Jak Telewizja Polska przygotowała się do emitowania wydarzeń olimpijskich? To jest taki projekt, który szykowaliśmy przez długi czas. Mamy w tym roku rzeczywiście, zresztą i przy poprzednich igrzyskach w Pekinie też korzystaliśmy z pomysłu takiego zintegrowanego pakietu anten, czyli telewizji, uzupełnionych jeszcze oczywiście o nasz kanał sportowy. Mówię o tych w pierwszym przede wszystkim znaczeniu jedynka, dwójka, gdzie pokażemy ponad 130 godzin. Później w kanale sportowym 200. TVP HD będzie odtwarzać z dużych anten przekaz w tej najwyższej rozdzielczości i najwyższej jakości. Ponadto jeszcze informacje we wszystkich programach, jakie są w Telewizji Polskiej w 5 antenach. I rzecz, na którą szczególny nacisk kładliśmy, mianowicie internet, to jest medium, które będzie przez 17 dni na okrągło przez 24 godziny, 670 godzin funkcjonować, dlatego że wiemy, że dzisiaj właściwie młode pokolenie głównie interesuje się oglądaniem igrzysk poprzez internet, 6 żywych przekazów, no i możliwość później obejrzenia dowolnego zastopowania. Każdy będzie miał tam swoją przyjemność, a więc na to kładliśmy rzeczywiście duży nacisk. A proszę powiedzieć, jak ocenia Pan atrakcyjność olimpiady zimowej wśród innych wydarzeń sportowych? Najpierw są igrzyska z największą globalną widownią, ponad miliardową, z uroczystości otwarcia, z poszczególnych zawodów. Dorównują może trochę Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale wydaje mi się, że letnie igrzyska są poza konkurencją. Można by lokować jakby w sensie rangi oglądalności, zainteresowania sponsorów igrzyska zimowe i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na 20, top 20 największych oglądalności telewizyjnych na polskim rynku. 16 to był Sport i Telewizja Polska, więc to świadczy o tym, jak wielkie są to widownie. Ta największa w ogóle w historii to jest 14,5 miliona Adama Małysza z Salt Lake City w 2002 roku. Nie do pobicia chyba. A jaką rolę odgrywa wśród mediów telewizja, jeżeli chodzi o promocję sportu? Kluczową, dlatego że widowisko niepokazane to już stara zasada telewizji, to jest właściwie zjawisko nieobecne. A nastawiliśmy się, że zwłaszcza starty Polaków będą obserwowane niezwykle bacznie przez nasze ekipy reporterskie, przez wszelkie możliwości, jakie mamy techniczne, i mam nadzieję, że teraz tylko sukces sportowy nam jest potrzebny.